Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy kolejny program ŁKS Weekend. Coraz piękniejsza pogoda, coraz bardziej zielona murawa za moimi plecami. To tutaj w poniedziałek o godzinie 18:30 Łódzki Klub Sportowy rozegra spotkanie z Koroną Kielce. Korona Kielce, bardzo niewygodny rywal, grający bardzo ostro, a takim też zawodnikiem był zawsze Piotr Świerczewski, menadżer łódzkiego zespołu, z którym rozmawia Michał Winciorek. Już w poniedziałek piłkarze ŁKS-u czeka bardzo trudny pojedynek z kielecką Koroną, do której przylgnął taki przydomek, że są to ligowi chuligani. Czy zgadza się Pan z tym stwierdzeniem? No nie, chyba. To są piłkarze, którzy walczą o swoje na boisku i to, że po prostu ich emocje czasem ponoszą, to nie znaczy, że są chuliganami. Przecież wielu piłkarzy jest takich, którzy bardzo ostro gra, twardo, zdecydowanie, co nie znaczy, że to są chuligani. Mi się wydaje, że wszystko jest coś za coś, jeżeli oni po prostu grają za twardo, mają dużo żółtych kartek, co w konsekwencji potem wiąże się z tym, że są piłkarze zawieszeni, więc no, ja bym chciał, żeby na przykład nasza drużyna tak bardzo walczyła, może niekoniecznie aż tak czasem brutalnie, ale żeby tak walczyła. No właśnie, kiedy sam Pan grał w piłkę, biegał po ligowych boiskach, to nie ma co ukrywać, że również preferował Pan taki bardziej twardy styl gry. Czy stara się Pan wpoić taką filozofię gry swoim piłkarzom? Znaczy, my zdajemy sobie sprawę, o co gramy. Gramy o utrzymanie się w ekstraklasie i żeby po prostu utrzymać się, musimy niektóre mecze wywalczyć na boisku i niekoniecznie czasem piękną grą, choć gra nie jest najgorsza, bo nawet śmiem twierdzić, że całkiem niezła, tylko że czasem brakuje koncentracji i właśnie tej chęci jakby wygrania meczu albo obawy jakiejś, bo na przykład z Wisłą Kraków tak jakoś dziwnie zaczęliśmy, trochę tacy obawa, że Wisła, że nas rozniesie. A po przerwie okazało się, że jednak jesteśmy niezłą drużyną, potrafimy grać w piłkę i strzelać bramki, bo to nie każda drużyna strzela na Wiśle dwa gole. Natomiast obronę też musimy być więcej skoncentrowani, grać bardziej zdecydowani. Ja staram się to wpoić chłopakom, żeby po prostu grali do końca, nie odpuszczali zawodnikowi, pilnowali go i po prostu, jak to się mówi, siedzieli na piętach do samego końca. I mam nadzieję, że w tych kolejnych meczach już nie będziemy tak odpuszczać. Oglądaliśmy wczoraj wideo. Wiemy, jakie błędy popełniliśmy i wspólnie razem spróbujemy kolejny mecz właśnie z Koroną. Jeżeli Korona będzie chciała walczyć, to i my również będziemy bardzo ostro walczyć i to spotkanie musimy wygrać. Wygląda na to, że w poniedziałek będziemy mieć ostrą walkę na boisku od pierwszej do ostatniej minuty, a na korzyść ŁKS-u przemawia jeszcze fakt, że drużyna Korony jest dość mocno osłabiona. Na pewno nie zagra Korzym, na pewno nie zagra Stanu. Możliwe, że jeszcze kilku piłkarzy będzie zawieszonych za nadmiar żółtych kartek. Z tego co wiem, to chyba dwóch czy trzech zawodników. Natomiast no, to tak wszyscy właśnie mówią, no, zespół to jest kilkunastu zawodników, to nie jest jedenastka. Ja też mogę powiedzieć, że na przykład u nas nie gra Mięciel, który grał na początku, teraz nie gra. Nie gra Adamski, który grał w pierwszym meczu, teraz nie gra, bo ma kontuzję. Nie gra Szczot, nie gra Gieraga, który za kartki. Także ja nie wiem, czy ja nie mam więcej zawodników poza tą ścisłą jedenastką niż trener Korony. Bo tak pan mówi, że ma większy ból głowy. Nie, no po prostu jest zawodników 16, 18, 20, którzy trenują. Trener musi jakby zdawać sobie sprawę, że kartki też eliminują zawodników. To jest właśnie efektem tego, że grali za ostro. No ale również kontuzje się przytrafiają, tak jak u nas jest sporo tych kontuzji i niestety no, trzeba grać tymi zawodnikami, którzy są. Ja w obronie praktycznie no, nie mam żadnego ruchu, bo nie mam w ogóle obrońców. Ja dopiero będę miał zmartwienie, jak mi któryś z obrońców teraz wypadnie, to już będzie całkowity dramat prawie że dla nas. Nie? W ŁKS-ie dużo lepiej wygląda formacja ofensywna, do której coraz mocniej dobijają się młodzi piłkarze. Ostatnio z bardzo dobrej strony w młodej ekstraklasie i w sparingach pokazuje się Przemysław Kita i Artur Golański. Czy dostaną szansę w poniedziałek? Czy dostaną szansę? Chyba ich zabiorę, żeby pojechali z pierwszą drużyną. Byłby to ewentualny debiut tych piłkarzy. Myślę, że Golański gra bardziej dorosłą piłkę, chociaż może nie strzela tyle goli, chociaż w ostatnim sparingu strzelił 3 bramki. Gra bardziej dorosłą piłkę, on ma chyba większe szanse według mnie na wejście na boisko. Natomiast Kita no, rzeczywiście strzelił, ale on strzelił z juniorami tyle tych bramek tak naprawdę w młodej ekstraklasie. To nie ma żadnego przełożenia na ekstraklasę, także mi się wydaje, że on jeszcze chwilę poczeka. Na pewno jest to bardzo obiecujący zawodnik. Ja mu chcę dać szansę tą, żeby po prostu już zaczął pomalutku jeździć z pierwszą drużyną, bo kto wie, czy w przyszłym sezonie nie będzie tym pierwszym napastnikiem w ŁKS-ie. Także no, dużo pracy ich czeka, ale spokojnie na razie. Jeszcze szanse, niech poczekają.
Na koniec jeszcze pokuśmy się o krótką prognozę. Do końca sezonu zostały 4 mecze. Ile ŁKS musi zdobyć punktów, aby utrzymać się w Ekstraklasie? To znaczy, no musimy zdobyć więcej niż te dwie drużyny, które są jedna przed nami i jedna za nami. Także nie umiem panu powiedzieć. Wydaje mi się, że może być taki paradoks, że wystarczy nam 4 punkty, żeby się utrzymać. Ale dobrze by było wygrać 2 mecze, jeden zremisować. Ciężkie zadanie. Pierwsze zadanie to jest takie chyba najbardziej takie do zrealizowania, bo gramy przed własną publicznością z Koroną Kielce trochę osłabioną i wydaje mi się, że od tego meczu będzie zależeć, czy się utrzymamy w Ekstraklasie, czy nie. Musimy to spotkanie wygrać za wszelką cenę, a później będziemy szukać, zobaczymy jak się cała kolejka ułoży i później będziemy szukać punktów po kolei w Chorzowie, myślę, potem w Bełchatowie przed własną publicznością i ewentualnie jeszcze w Białymstoku. Także mamy najlepszy układ gier. Tak wszyscy mówią, że mamy najlepszy układ gier. Ja sobie zdaję sprawę, ale jak my graliśmy wcześniej z Legią, z Polonią i Wisłą, a oni grali ze słabymi drużynami, no to teraz się to odmieniło. My gramy z troszeczkę słabszymi, a oni grają z trudniejszymi rywalami. Także to nie jest tak, że my gramy całą rundę lepszy układ, tylko po prostu jest taki sam układ. Gramy z tymi samymi drużynami tyle samo. I tylko po prostu dyspozycja całej drużyny pokaże to, czy jesteśmy dobrymi zawodnikami, jesteśmy w stanie utrzymać się w Ekstraklasie. Ja w to wierzę bardzo, bo dlatego, że mamy dobrą drużynę, tak uważam. No i też sobie jakby nie wyobrażam, żeby po prostu mój debiut jakby na ławce trenerskiej zakończyć porażką i spadkiem z Ekstraklasy. It's kind of flaky. All around town, people trying to get down. What's going on, man? Your raps are so tight. Tyle Piotr Świerczewski na temat meczu z Koroną, a co sądzi o tym spotkaniu Artur Golański? To nasz bardzo obiecujący zawodnik. Coraz częściej ci zawodnicy właśnie strzelają bramki w meczach sparingowych. Artur strzelił 3 gole w meczu z Kolejarzem Łódź, który został rozegrany w środę. Posłuchajmy rozmowy. Michał Winciolek rozmawia z Arturem o tym, czy liczy na to, że zagra w najbliższym meczu z Koroną. Artur od pewnego czasu wraz ze swoimi kolegami, z tymi młodszymi zawodnikami ŁKS-u, Przemysławem Kitą i Mateuszem Stąpolskim, dość mocno dobijasz się do pierwszej drużyny. Coraz lepiej grasz w młodej Ekstraklasie, notujesz też coraz lepsze występy w sparingach. No tak, można tak powiedzieć. Daje się wszystko na treningach, ciężko pracuję i nie myślę o tym, czy gram w pierwszej, czy w młodej. Po prostu gdy wychodzę na trening, to mocno trenuję. No a wiadomo, gdy już wychodzę na mecz nawet w młodej ekstraklasie, to chcę zawsze wygrać i pomóc drużynie. No, coraz lepiej to wygląda, bo z początku sezonu słabiej to wyglądało, a teraz można powiedzieć odżyłem, tak, złapałem trochę formę, no i oby tak dalej. Kilka dni temu gościłeś w swojej szkole, w której przyjęto cię bardzo ciepło, a menedżer Świerczewski, można powiedzieć, że w pewien sposób obiecał ci, że zadebiutujesz w Ekstraklasie już wkrótce. Tak, fajna wizyta była, bo zorganizowali to uczniowie tamtej szkoły, którzy wraz z nauczycielką, która uczyła mnie w zerówce, najpierw zadzwonili do mnie, a ja sam nie mogłem iść, bo wiadomo, treningi. Zadzwonili do klubu i przez klub zorganizowali to spotkanie. No i poszliśmy i było fajnie, tam menedżer Świerczewski opowiadał o swojej karierze. Mnie też tam przywitali dosyć fajnie. Byli trenerzy, którzy trenowali mnie w Łasku. No i fajnie było, tak, dosyć śmiesznie i pozytywnie. No. I będą zapraszać jeszcze, żeby jeszcze kiedyś ich odwiedzić. Wygląda na to, że powoli stajesz się wzorem dla najmłodszych piłkarzy. W twoim przypadku było chyba podobnie, ponieważ ŁKS ma już jednego znakomitego, jak na warunki polskie, piłkarza, również Golańskiego, który już w poniedziałek przyjedzie tutaj na stadion ŁKS-u razem ze swoim obecnym klubem z Koroną Kielce. No tak. Paweł też chyba zaczynał w ŁKS-ie. Jest to dobry zawodnik, akurat obrońca, ale oczywiście jakbym zrobił taką karierę jak on, no to byłoby fajnie. Na razie ma 20 lat, zobaczymy jak się to dalej potoczy. Jak myślisz, jakie są szanse na to, aby w poniedziałek na boisku było dwóch Golańskich, którzy zagrają przeciwko sobie? Nie wiem. Dzisiaj mamy piątek. Do meczu jeszcze 2 dni. Nie wykluczam, że jutro na pewno z młodą Ekstraklasą może pojadę na mecz. Ale zobaczymy. To zależy od trenera. Ja jeszcze dzisiaj są 2 treningi.
To już jest decyzja trenera, jak to będzie wyglądać. Ja oczywiście bardzo bym chciał zagrać, zadebiutować, bo jeszcze nie mam debiutu w Ekstraklasie. Uważasz, że w trakcie tych najbliższych 4 meczów ŁKS może zdobyć ile punktów? Nie wiem, każdy mecz jest ważny. Nie myślimy, ile można zdobyć we wszystkich meczach, tylko myślimy o każdym następnym. East and west and north and south, you know it's kind of hasty. It gets kind of flaky. All around town, people trying to get down. Yes, going on, man, your raps are so tight. The fellas know I'm a dime, they step to me with a line. They can't believe a girl like you is being super fine. Artur Golański, przypomnijmy, jest jak do tej pory podstawowym zawodnikiem drużyny młodej Ekstraklasy, natomiast w Ekstraklasie dorosłej jeszcze nie zadebiutował. Życzymy mu, aby ten debiut nastąpił jak najszybciej. Drużyna młodej Ekstraklasy w niedzielę zagra z Koroną na wyjeździe. Przypomnijmy, że ostatnio wygrała 2 mecze z Widzewem 5-2 i z Wisłą Kraków 4-2, a więc liczymy na to, że ta dobra pasa zostanie podtrzymana. Oczywiście liczymy także na 3 punkty w wykonaniu drużyny podopiecznych menadżera Piotra Świerczewskiego i trenera Andrzeja Pyrdoła. I to na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia.